Wielu z YouTuberów twierdzi, że to dobra gra, więc chyba nie oszukują ani nie łowią łatwego zysku z wyświetleń. Zapewne nie grają w nią raz w miesiącu tylko po to, aby nagrać clickbaitowy film na YouTubie z miniaturką prezentującą broń i białym tekstem, twierdzącym, że gra jest niesamowita i warta ponownego spróbowania, że zmienia wszystko i jest rewolucyjna. Niestety, panie i panowie, muszę was zmartwić i wrzucić kolejną porcję prawdy na temat aktualnego stanu gry Battlefield 2042, ponieważ w przeciwieństwie do wielu osób tworzących takie filmy clickbaitowe, ja naprawdę gram w tę grę praktycznie na co dzień. Nie jestem opłacany przez Electronic Arts. Nie jestem związany z siecią twórców, ani czymkolwiek takim. Nie mam powodu, aby się przejmować tym, co myśli o mnie studio, bo przecież nigdy nie będą ze mną rozmawiać. Więc chcę wam to powiedzieć wprost. Czy Battlefield to teraz dobra gra? Czy warto ją wypróbować w obecnym roku? Co się zmieniło? Jakie pozostały problemy? Wszystko, co musicie wiedzieć, pochodzi od osoby, która naprawdę dba o Battlefield. Gra w nią codziennie, zna jej aktualny stan i nie ma zamiaru oszukiwać ludzi. Jeśli podoba wam się ten film, dajcie lajka i zasubskrybujcie kanał. Jesteśmy bardzo bliscy 5000 subskrypcji, a specjalny film na tą liczbę jest już prawie gotowy. Jeśli chcecie go zobaczyć jak najszybciej, koniecznie kliknijcie przycisk subskrypcji i przejdźmy do meritum sprawy. Wiem, że niektórzy ludzie pewnie teraz myślą, jak możemy wierzyć temu, co mówi jakiś YouTuber o Battlefieldzie? On zawsze narzeka i jest stronniczy. To jest dalekie od prawdy. Wierzcie lub nie, zastanawiam się nad tym, co mówię, zwłaszcza przed nagraniem filmu. I staram się spojrzeć na to w sposób bezstronny, rozważając wszystkie strony i dochodząc do jakichś wniosków. Niestety wnioski, do których dochodzę na podstawie obserwacji, nie zawsze są tym, czego ludzie chcą słuchać. Ale staram się, aby były one jak najbliższe rzeczywistości i prawdzie, niezależnie od tego, czy się to komuś podoba, czy nie. A więc, jaka jest sytuacja w Battlefieldzie teraz? Jestem pewien, że wielu graczy, którzy nadal grają w Battlefield 2042, zgodzi się z tym, co teraz powiem. Pojawiło się więcej serwerów z botami niż kiedykolwiek wcześniej. Nie jestem pewien, co się stało z matchmakingiem, ale ostatnio znacznie trudniej jest trafić do pełnej rozgrywki w grze niż kiedykolwiek wcześniej. Oczywiście jest to związane z ogólnym upadkiem gry, który jest już dość duży. Liczba graczy znacznie spadła, myślę, że na Steamie mamy teraz około 7 tysięcy graczy, a na konsolach może 15 lub 20 tysięcy. Należy również wziąć pod uwagę, że Battlefield przyciąga mniej graczy, a na rynku pojawia się wiele świetnych gier single player, które przyciągają graczy. Ogólnie rzecz biorąc, gra jest teraz w dość nudnym stanie. Jeśli chodzi o jakość samej gry, produkt poprawił się w ciągu lat. Naprawili niektóre ważne rzeczy, ale zostawili nierozwiązane znaczące problemy, które mogłyby znacznie poprawić jakość rozgrywki. Ostatnio zakończyli wszystkie prace nad mapami podstawowymi w Battlefieldzie i nie będą już pracować nad żadnymi innymi mapami oczywiście. Prace nad mapami były różne. Niektóre reworki były udane, jak na przykład moim zdaniem rework mapy Hourglass znacząco poprawił jej grywalność. Jednak inne reworki, takie jak Manifest, były zupełnie niepotrzebnym marnowaniem czasu i nie wpłynęły w żaden sposób na rozgrywkę na tej mapie. Ostatnio zajęli się również mechanikami strzelania. Mieli dobry pomysł, chcieli wprowadzić strzelanie seriami, ale źle to zrealizowali. Mieli właściwą koncepcję, ale nie zaimplementowali jej poprawnie, co sprawiło, że strzelanie jest teraz mniej satysfakcjonujące. Dla tych z was, którzy nie grali w Battlefield 2042 od dawna, przypomnę, że wcześniej strzelanie było bardzo precyzyjne. Teraz jest to nadal do pewnego stopnia, ale ma znacznie większy rozrzut i strzelanie seriami nie sprawia przyjemności. Jeśli chodzi o to, co się teraz dzieje w grze, to mamy do czynienia z Battlefield 2042 Redux. Jeśli nie wiecie, co to Battlefield Redux lub Redo, to jest to praktycznie recykling treści sprzed kilku miesięcy, które gracze już doświadczyli. Nie ma nowych treści, a skórki to nie treść. Wiem, że niektórzy ludzie twierdzą, że skórki to treść, ale ja jestem przeciwny tej tezie. Zazwyczaj już gralibyśmy w nowy sezon Battlefielda. Ale niestety ten Redux to okres trwający 6 tygodni między końcem sezonu 5 a rozpoczęciem sezonu 6.
Oznacza to praktycznie, że opóźnili rozpoczęcie sezonu szóstego o 6 tygodni, ponieważ zazwyczaj po zakończeniu sezonu piątego od razu rozpoczynał się sezon szósty. To obecnie jedno z najmonotonniejszych okresów w Battlefieldzie. Dotychczas moim zdaniem nie dzieje się wiele w Battlefieldzie. Mamy dużo recyklowanych treści, a ogólnie można to zauważyć po poziomie zainteresowania grą. Jeśli spojrzysz na dowolny kanał Battlefieldowy, na przykład kanał Cadwoman, Ghost Gaming, Squid G, to zobaczysz, że liczba wyświetleń spadła. Zainteresowanie jest niższe, a liczba graczy także jest na dnie. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o to, czy jest teraz dobrą grą, to nie sądzę, żeby można było ją nazwać dobrą, niezależnie od tego, co by z nią nie zrobili. Jeśli przyjrzeć się wszystkim faktom i informacjom dotyczącym Battlefielda i spojrzeć na to obiektywnie, to uważam, że nazwanie tej gry dobrą byłoby pewnym nadużyciem, ale uznawanie, że gra dokonała znaczącego postępu, jest rozsądne i moim zdaniem odzwierciedla to, co naprawdę się wydarzyło. Czy warto kupować lub grać w Battlefield 2042 w 2023 roku? Nie jestem pewien. Nie jestem pewien, czy jest już wiele powodów, szczególnie biorąc pod uwagę wszystkie nowe gry, które właśnie wyszły. Moje przypuszczenie jest takie, że większość ludzi wolałaby zagrać w te nowe, niesamowite gry single player. Jednak jeśli masz ochotę na doświadczenie dobrej strzelanki, co nie jest już tak częste w dzisiejszych czasach, to jeśli Battlefield będzie na promocji, to nie kupuj tej gry za pełną cenę. Mogę zalecić spróbowanie Battlefielda w czasie przeceny. Nie sądzę, żeby to w jakikolwiek sposób zaszkodziło. Myślę, że warto spróbować i zobaczyć, jak gra się prezentuje, jeśli długo w nią nie graliście. Jednak wejdźcie w to z realistycznymi oczekiwaniami. Battlefield was nie zachwyci, jeśli nigdy wcześniej nie graliście lub graliście dawno temu. Dla tych z was, którzy nie grali od czasów bety lub wczesnych sezonów, gra jest praktycznie taka sama, z niewielkimi zmianami w mechanice strzelania i reworkach map. Ogólnie rzecz biorąc, sposób rozgrywki i funkcjonowanie jej nie zmieniły się. Gra będzie funkcjonować w 95% tak samo, a nawet można by argumentować, że może grać się trochę gorzej, ponieważ w wielu sezonach dodali tylko więcej irytujących elementów do gry. Jeśli chodzi o przeglądarkę serwerów, to niestety w grze jej nie ma i nigdy nie będzie dostępna w podstawowej wersji. Jeśli zastanawiasz się, jak działa Portal, to niestety jest to całkowita katastrofa, zdominowana przez serwery, na których jest włączone 1000% obrażeń. Więc dostajecie trafienie w kostkę z G57 na drugim końcu mapy. Portal Battlefield to niestety pełen niegrywalnych serwerów. Więc jeśli liczyliście na nostalgiczny powrót do Battlefield 3 Rush, to nie trzymajcie się tej ścieżki za bardzo. Jeśli chodzi o dalszy rozwój gry i kiedy Battlefield zakończy swoje wsparcie, to moim zdaniem jest realistyczne oczekiwanie, że gra może doczekać się sezonu 7 i 8, ale nie sądzę, że kiedykolwiek zobaczymy sezon 9. Myślę, że po sezonie 8, jeśli w ogóle do niego dojdzie, deweloperzy uznali, że wypełnili swoje zobowiązanie na pełen drugi rok wsparcia treści i po sezonie 8 prawdopodobnie zakończą wsparcie dla gry. Można by powiedzieć, że Battlefield ma jeszcze około 5 do 8 miesięcy wsparcia ze strony deweloperów, zanim można oczekiwać, że albo całkowicie zakończą wsparcie, albo znacząco ograniczą działania związane z grą. To jest obecny stan Battlefielda, a wy sami możecie ocenić, czy chcecie spróbować tej gry ponownie. Staram się przedstawiać swoje rzeczywiste obserwacje dotyczące gry, więc wiem, że niektórzy z was mogą mieć zupełnie inne zdanie. To jest to, co codziennie doświadczam. I dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w następnym. Koniecznie subskrybujcie kanał, bo już niedługo będziemy mieli 5000 subskrypcji. Do usłyszenia w kolejnym filmie.